Teraz ważna rzecz, na którą bardzo chciałabym zwrócić Wam uwagę, to to, że biżuteria bardzo mocno przyciąga uwagę. I tam, gdzie znajduje się biżuteria, szczególnie jeżeli jest ona jakaś błyszcząca, właśnie większa, to tam przyciągana jest uwaga obserwatora. Zobaczcie na zdjęciu numer 1. W pierwszej kolejności patrzymy na twarz tej dziewczyny, ponieważ ma długie kolczyki, które mocno zwracają uwagę. Ale patrzy się również na jej rękę, gdzie jest bransoletka. Więc jeżeli na przykład masz masywniejsze biodra, jesteś sylwetką typu gruszka i nie chcesz, żeby uwaga obserwatora była tam przyciągana, to nie zakładaj tej bransoletki. Tak samo zobaczcie na zdjęcie środkowe. Ma pierścionki i te pierścionki, które są bogate, mówię o tej ręce, które po prostu wisi wzdłuż ciała, też będą przyciągały uwagę. Tak samo jak bransoletka, którą ma tutaj założoną i kolczyki. Na zdjęciu numer 3 no, mamy tylko kolczyki i taka ciekawostka dla Was, że jest to fajne rozwiązanie, przyciąganie uwagi kolczykami do góry sylwetki dla osób niskich, bo w ten sposób ta osoba będzie się wydawała wyższa, ale chodzi nam tutaj ogólnie o plus size i chciałabym, żebyście właśnie to zapamiętały, że zawsze biżuteria będzie przyciągała uwagę do miejsca, gdzie ją nosicie i tam będzie patrzył obserwator, więc jeżeli nie lubicie jakiejś części swojego ciała, czy po prostu części wokół twarzy, to tam nie noście tej biżuterii.